Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy oczywiście w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, dowiedziałam się ogólnie paru rzeczy. I tak, chciałabym was poinformować na pewno o jednej. Ogólnie nie zrobiłam jeszcze zadań dla czeladników jakby. W sensie możemy zostać czeladnikiem u kogoś. I sprawa jest taka, że nie wiem, czy uda nam się te zadania wykonać jeszcze teraz. Wydaje mi się, że nie. Na szczęście mam jeszcze save'a z poprzedniego odcinka, z początku, zanim dołączyliśmy do gildii kupieckiej Araxos. Więc może być tak, że uda nam się jednak oczywiście dołączyć. Natomiast ja bym chciała iść gdzie? Zamotałam się. W ogóle ludzie chyba wyszli teraz z kościoła? Z klasztoru? Nie mam pojęcia. Natomiast ja bym chciała się dostać do dzielnicy, gdzie urzędują właśnie osoby, u których możemy być czeladnikiem. Jest oczywiście parę takich osób. Pierwszym z nich jest Frida. Natomiast my zajrzymy sobie na przykład do pana rzeźnika, bo u niego też można być czeladnikiem. Sprawdźmy, czy mam w ogóle z nim teraz taki oto dialog. Widzę, że mam, więc możemy chyba to jeszcze wykonać. Mamy też trudną kradzież kieszonkową. Chcę dla ciebie pracować. Doprawdy? Dlaczego? Podobno zostanie czeladnikiem to najlepszy sposób, żeby się utrzymać. A, czyli chcesz być moim czeladnikiem. W porządku, przydałaby mi się pomoc. Widzisz, wisi nad nami wojna z orkami. Napływ uciekinierów, blokada towarów. Ogólnie ciężkie czasy. Jak wiadomo, ludzie w sytuacji kryzysowej kupują jedzenie na potęgę. Bogaci napychają swoje spiżarnie, a biedni wydają ostatnie oszczędności, żeby nie zostać w tyle. Powoli, już nie nadążam z zamówieniami. Mhm. To kiedy mogę zacząć? Chwila. Najpierw muszę zobaczyć, czy się do czegoś nadajesz. Wiesz coś o polowaniu? Potrafię nieźle walczyć bronią jednoręczną. Cóż, na drapieżniki to powinno wystarczyć. Albo głupich roślinożerców. Dobra, myślę, że to powinno wystarczyć. Dostałem zlecenie od pewnego zamożnego obywatela na kilka rodzajów mięsa. Masz, to ich lista. Przynieś mi je jak najszybciej, to zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Okej, chyba mamy wszystkie kawałki mięsa. No, pokaż, co przyniosłeś. Czekam na... Widzę, że ja nie mam mięsa. Jakim cudem nie mam mięsa? Tak czy inaczej widzę, że możemy normalnie zostać czeladnikiem u kogoś. W ogóle ja mam paski nowe, pas awanturnika z pancerzem kolczym. No, mamy ten oczywiście najlepszy. Możemy oddać też runy naszemu magowi. Oczywiście Laudus, z tego co kojarzę, sprzedaje to, znaczy skupuje. Szkolenie w Araxos, lista wszystkich trenerów, to nie chcę. Pamiętam notatka. A to już czytałam, no nie? Tak, w ostatnim odcinku. Przemoczona wiadomość, wiadomość od gońca. Może tutaj gdzieś na dole. O, tutaj w ogóle mamy listę osób, oczywiście. Mamy to od skryby. Lista mięs. Surowe mięso dzika razy 10, surowe mięso owcy razy 5 i szczypce kraba razy 2. Liczę na szybką dostawę. Ernesto! A to dlatego ja niczego nie mam dla niego. No! Póki czekam. Okej, czyli musimy iść zapolować na przykład na kraby. No dobrze. To wiecie co, chodźmy przy okazji do innych czeladników. Tutaj jeszcze powinno być ich parę. Na przykład pójdziemy sobie do kowala. Do Odgara. Ciekawe, co on będzie chciał od nas. Ej, ty. A też trudna kradzież. Chcę dla ciebie pracować. Co? Jak to? Czemu? Podobno zostanie czyimś czeladnikiem jest najlepszym sposobem na szybki i uczciwy zarobek. Muszę porozmawiać z Matejem, kogo do mnie wysyła. Ale skoro już tu jesteś, dobrze. Dam ci szansę.
Dobrze ją wykorzystaj, bo nie lubię, gdy ktoś marnuje mój czas. W takim razie, co mam dla ciebie zrobić? Nie wiem, nie mam czasu na wymyślanie testów. Zaimponuj mi jakoś i tyle. Aha. Okej. Mam pewien pomysł. Znam się na kowalstwie, to nie wystarczy? Znasz się na kowalstwie, tak? Byle kto mógłby tu przyjść i powiedzieć, że wie, jak używać młota, by wykuć solidne ostrze. Weź ten przepis. Jeśli uda ci się zebrać wszystkie potrzebne materiały i wykuć ostrze, które nie rozpadnie się po jednym uderzeniu, to przyjmę cię na swojego ucznia. Okej. Mam tutaj bryłkę magicznej rudy. Magiczna ruda? Jak ją zdobyłeś? Przecież król rekwiruje każdą sztukę i zabiera ją na kontynent. Mam swoje sposoby. Cholera. Nawet dzięki tej jednej bryłce będę w stanie sprawdzić jej właściwości. Właśnie to miałem na myśli, mówiąc o imponowaniu. Dobra robota, chłopcze. Aha. Jeśli tylko będziesz chciał, mogę cię przyjąć na czeladnika. Okej, czyli widzę, że poszło prosto. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Wiecie co, nie rozpędzajmy się. Czy ja to mam... Okej, nie mam tego. Dobrze, czyli zadania się wykonują, a my możemy w każdej chwili oczywiście dołączyć do kogoś. Z tego co widzę, dołączenie do gildii / straży miejskiej nie koliduje nam z tym, żeby być u kogoś czeladnikiem. To dobrze, bo się bałam, że nie można tych dwóch rzeczy robić na raz. Cóż, to co? Davis. Ej, ty. Co ty będziesz chciał ode mnie? Nie szukasz może pracownika? Zgadza się, ale nie przyjmę byle kogo. Jeśli jesteś zainteresowany, to musisz mi odpowiedzieć. Jak wiele wiesz o pracy w drewnie? Pomagałem naprawiać most w Silbach. Nie to miałem na myśli. Wyglądasz mi na takiego, co już do niejednego kufra się dobrał. Nie próbuj się wypierać. Widziałem to spojrzenie. Właśnie taka osoba jest mi potrzebna. Słuchaj, ludzie w mieście radzą sobie coraz gorzej, przez co mało kto wydaje pieniądze na porządne meble czy ozdoby. Teraz najbardziej liczy się bezpieczeństwo. Po co ci trzymać oszczędności, skoro zaraz możesz je stracić? Dlatego ważne jest, żeby ludzie ufali moim kufrom. Ale jeszcze ważniejsze jest, by nie ufali kufrom moich konkurentów. Jeśli chcesz zostać moim czeladnikiem, będziesz musiał pokazać ludziom, że najbardziej opłacalną opcją jest kupowanie u mnie. Mhm. Brzmi ciekawie. Co mam zrobić? Świetnie. Coś czuję, że będziemy się dobrze dogadywać. Przejdźmy od razu do rzeczy. W porcie warsztat otworzył jakiś facet, który przypłynął z Korinis czy innej wsi. Zamki robi beznadziejne, ale przez jego niskie ceny straciłem sporo klientów. Chcę, żebyś zakradł się do jego warsztatu w nocy i opróżnił wszystkie jego kufry przeznaczone na sprzedaż. Okej, a gdzie ten warsztat? Gdzie znajdę jego warsztat? Jakby to opisać? Najłatwiej chyba będzie, jeśli ruszysz z targu rybnego w stronę tego wysokiego domu w budowie. Pomiędzy nimi powinieneś zauważyć mały warsztat. Okej. To wszystko? Na wszelki wypadek możesz też zabrać jego narzędzia. Przynajmniej upewnimy się, że w najbliższym czasie nie będzie próbował zrobić żadnych nowych skrzyń. Okej. Biorę się do roboty. Trzymaj! Z pewnością ci się przydadzą. Tylko nie zapomnij, żeby wejść do środka po zmroku, gdy będzie już tam pusto. Mhm, oczywiście. No to co? To weźmy jeszcze... Musimy jeszcze znaleźć, tak, alchemika. Herschlika konkretniej. Oraz musimy znaleźć jeszcze... Kogo? Zapomniałam kogo. Oczywiście musimy iść jeszcze do Fridy. Ja już zapomniałam, gdzie tutaj jest alchemik. Wielka Wojna, Zakład Potnerski. To nie. No chyba ktoś mieszka po prostu. Teorii nikt się na mnie nie fochnął ani nic z tych rzeczy. Naprawdę nie pamiętam, gdzie tutaj jest alchemik o imieniu Herschlik. Czy tam Herschling? Nieważne. Może tu gdzieś? Wiecie co? Najlepiej będzie, jak otworzymy sobie mapę.
Okej, okay, tutaj na wprost za tą chatą powinna być jakaś miejscówka, gdzie urzęduje alchemik. Do górnego miasta oczywiście nie wejdziemy. Tutaj słyszę, że ktoś coś pichci. Ale tutaj mamy nasze siostrzyczki. To nie wy, to nie was szukam. Inny alchemik jest gdzie? Okej, okay, tam gdzie jest Frida. No dobra, czyli co, wrócimy się miejsce w okolicy Fridy i spróbujemy coś ogarnąć. Tam jest chyba wejście do starego miasta, także nie przejdziemy tamtędy. Ale jak pójdziemy w tę stronę, to powinno się udać dotrzeć do głównego placu targowego. Fajnie, że naprawdę te zadania nam ze sobą nie kolidują, tylko możemy je wykonywać. Bardzo przydatna sprawa. Wiecie, mieliśmy niby zrobić zadanie główne, poboczne. W sumie nie wiem, czy ta gorączka złota to jest główne, czy poboczne. No, tyczy się tak czy siak naszego wuja. Więc, no, podejrzewam, że może być zadaniem ala głównym, ale w sumie z drugiej strony wcale nie musi. Mamy też tutaj tego typka, jak pamiętacie, za bramą, tylko że nie tą, co kazał nam nosić te worki z mąką. I moglibyśmy typa teraz na spokojnie, wydaje mi się, że pokonać. Jest też parę miejsc, które chciałabym odwiedzić. Na przykład mamy zadanie pod zastaw u tej lichwiarki, która, zapomniałam jak się nazywa, chyba Lena. I to by było dla nas dosyć opłacalne, wiecie, opłacalna rzecz. Dla niej też można właśnie zrobić zadanie. Nie wiem, czy Frida będzie chciała czeladnika, bo w sumie no, czeladnika ma. Ale warto będzie do niej zagadać. Może coś dla niej zrobimy. Nie szukasz może pracownika? Polowanie za lanem nieźle ci poszło. Zapotrzebowanie na skóry jest spore, bo ludzie robią zapasy na zimę. Nie jest to najgorszy pomysł, ale po kolei. Najrozsądniejszą opcją byłoby, gdybyś został moim czeladnikiem. Oboje mielibyśmy stałe źródło dochodu. W tym fachu ważna jest zdolność sprawnego wykonywania poleceń, a nie wiem, czy to potrafisz. No i musiałabym zobaczyć pisemne potwierdzenie, że masz obywatelstwo. Nie wiem, co się podziało w głowach tych urzędasów. Kiedyś trzeba było mieć pracę, żeby zostać obywatelem. Teraz jest dokładnie na odwrót. No to fakt, w Korinis mamy, że najpierw musimy zostać obywatelem, a dopiero później czeladnikiem możemy być. A nie, na odwrót. Zostajemy czeladnikiem, a potem obywatelem. Dobra. Proszę, mój dokument poświadczający obywatelstwo. Zobaczmy. No dawaj, Frida. No, i teraz to możemy rozmawiać. Tak jak mówiłam, trzeba sprawdzić twoją umiejętność wykonywania poleceń. To, co teraz powiem, musi pozostać między nami. Nie ma sprawy. Będę dyskretny. Słuchaj, w mieście jest pewna handlarka o imieniu Alice. Zwana babka. Nie lubię jej. W swoim sklepie trzyma harpię zamkniętą w klatce. Nie wiem, czy to jest legalne. W każdym razie straż twierdzi, że póki tak nie sprawia zagrożenia, futy nie będą interweniować. Czyżbym miał sprawić, żeby jakiś problem się pojawił? Bystry z ciebie, chłopak. Myślę, że gdyby klatka otworzyła się w biały dzień, straż w końcu by coś zrobiła. Dlaczego tak ci na tym zależy? Każdy łowca w pewnym stopniu szanuje zwierzynę, na jaką poluje. Harpie są stworzone do latania, a nie do gnicia w klatce. W jaki sposób mam ją otworzyć? Najlepiej tak, żeby Alice cię nie nakryła. Chociaż, nie jest to mus. Z tego co wiem, przycisk do otwierania drzwi klatki jest za jej ladą. Na pewno znajdziesz sposób, żeby go wcisnąć. No raczej tak. Dlaczego nie lubisz Alice? Powiedzmy, że mamy burzliwą przeszłość. Musisz wiedzieć. No dobra, czyli mamy kolejnego kłeścika. Okej, okay. Został nam alchemik, tak? Ja mówiłam, że on jest gdzieś tutaj koło tej całej Fridy. Jak to wygląda na mapie? W sumie dobrze by było, żebyśmy poszli tędy i zakręcili sobie tutaj.
Herschling chyba ma tutaj na dole swoje miejsce. Odłamek światła. I czy to jest tutaj? Widzę, że nikogo tutaj nie ma. Czyżby on był na górze? Witam. Chciałbym dla ciebie pracować. Poważnie? A nie pracujesz już dla kogoś? No i dlaczego przylazłeś akurat do mnie? Nie, nie pracuję. Podobno szukasz dla siebie czeladnika, więc zgłaszam swoją kandydaturę. A rozumiem. Powiedz no, dlaczego miałbym z tobą współpracować? Znasz się na alchemii? Albo chociaż na roślinach? Jakoś nigdy nie miałem okazji nauczyć się tej sztuki. Trudno. Zawsze jest dobry czas, by nauczyć się czegoś nowego. Mam jedną rzecz do załatwienia, ale niestety nie mam czasu, żeby osobiście się tym zająć. Mianowicie chcę powiększyć różnorodność roślin w moim asortymencie. Klienci są coraz bardziej wybredni. W tych czasach każdą dolegliwość mocniej się odczuwa. Przynieś mi po 2 nasiona rdestu polnego, ognistej pokrzywy, niebieskiego bzu i rośliny leczniczej. Jeśli mi je dostarczysz, pomyślę, czy nie przyjąć cię na swojego czeladnika. Okej, nasiona. Gdzie powinienem szukać? Najłatwiej będzie je zdobyć ze zwierząt, które się nimi żywią. Poluj na nie, a z pewnością coś znajdziesz. Jakie to zwierzęta? Różnorakie. Roślinożerne, wszystkożerne. Ogólnie te, które przynajmniej od czasu do czasu żywią się roślinami. Poluj na ścierwojady, kretoszczury, topielce czy krwiopijce. Wszystko się nada. Okej. Mam im je wyciągnąć z ust? To rzeczywiście byłoby całkiem problematyczne, ale spokojnie. Nie musisz zdobywać ich zaraz po zjedzeniu przez zwierzę. Te pozyskane z układu trawiennego zazwyczaj okazują się najbardziej przydatne. Szczególnie, że można dzięki temu przeprowadzić dokładną analizę wpływu organizmu na nasiona. Jedyną niedogodność może stanowić sposób dostania się do nich. Będziesz musiał pobrudzić sobie ręce. Musisz zacząć od delikatnego nacięcia żołądka. Jeśli zrobisz to dobrze, powinien otworzyć się na boki. Wkładasz do środka dłoń, no i wyciągasz wszystko, co będzie wyglądać jak nasiona poszukiwanych roślin. Mhm, oczywiście. Mamy też kradzież. Dobrze, czyli widzę, że mamy parę zadań do zrobienia. Jak stoimy z czasem w grze? Jest godzina 18, więc skorzystajmy sobie z łóżka i prześpijmy się do poranka. Czyli widzę, że w sumie teraz mamy idealny moment na to, żeby pozwiedzać sobie mapę. Myślę sobie tylko, gdzie ja znajdę jakieś owce? Skąd ja znajdę owcze? O, widzę twój szczery uśmiech i oczy. Piękne oczy. What? Słucham? Zamieszkałem w mieście, by uciec od potworów. Ale tu jest gorzej. Podejrzani ludzie chodzą nocami po ulicach i tylko czekają, by poderżnąć mi gardło. Może powinieneś o tym powiedzieć straży? Rozmawiałem już z Araxos, ale wzięli mnie tam za jakiegoś wariata. Ale ty jesteś normalny. Pomożesz mi. Weź moje grzyby i zaopiekuj się nimi. Ja odchodzę. Co takiego? Nie ufaj nikomu! Że co? Co tu się dzieje, kurna? Ja wychodzę sobie. Okej. Okej. Okej, fajnie. Coraz bardziej dziwni ludzie w tym mieście. No dobrze, czyli mamy parę zadań. Moglibyśmy sobie oczywiście wyjść teraz poza mapę, co byłoby dosyć wskazane. Znaczy poza mapę, Boże Święty, poza miasto. Byłoby to oczywiście wskazane, ponieważ musimy zabić kraby. Musimy zabić bardzo dużo stworzeń. Mi się wydaje, że już umiem też pozyskiwać właśnie ze zwierząt nasiona, ale to przetestujemy na pierwszym lepszym jakimś tam ścierwojadzie. Czyli na razie zadaniem gorączka złota nie będziemy się zajmować. Natomiast wyjdziemy sobie z obozu, Boże, z miasta. Co ja tak dzisiaj pletę? Jakieś bzdury. I ten szaleniec został zagryziony właśnie przez ścierwojada, prawda? No to wygląda. No dawaj, panie ścierwojadzie. Czy wyciągnę z ciebie jakieś nasiona? Jak najbardziej. Surowe mięso ścierwojada oraz nasiona rdestu polnego. Pan szaleniec nie miał przy sobie nic jakiegoś wielkiego. Ja nie wiem, dlaczego mam zdjętą kuszę.
Natomiast ona nam się przyda. Tutaj wydaje mi się, że nie znajdę już żadnego żywego stworzenia, ale warto się przebiec. Szkoda, że powybijałam już bardzo dużo potworków, bo byśmy wtedy łatwo te nasiona znaleźli, a tak to będziemy musieli troszeczkę pobiegać. Ogólnie będziemy szli też w stronę, później oczywiście, w stronę węglarzy i drwali. Taki też mam plan tak naprawdę, no bo wypadałoby już do nich powoli zaglądać. Czyli tak, mi się wydaje, że w ogóle zostaniemy czeladnikiem u Fridy. Mam takie wrażenie, że to będzie najlepsza opcja, najlepsze wyjście. I teraz tak. Wejdźmy sobie w las, mamy... O, proszę, to ten przerośnięty ścierwojad, którego szukam. O, fuck, zapomniałam, bo on jest, wiecie, on może mnie podpalić. W ogóle fajnie, że postanowił mnie od razu zaatakować. O, fuck mi, ale zginę. O, kurde, dobra, czyli musimy uważać, żeby mnie nie podpalił. Ten przerośnięty ścierwojad oczywiście jest do zadania. Jest na niego wystawiony, że tak powiem, list gończy. Także warto będzie się go pozbyć. Natomiast no, nie możemy walczyć jeszcze z drugim ścierwojadem, bo jednak tamten mi troszeczkę też obgryza kostki, a ten się tak po prostu na mnie rzucił. Nie możemy pozwolić na to, żeby mnie podpalił. Okej. To wiecie co, przejdziemy sobie tędy. On powinien za chwilę gdzieś do mnie mniej więcej tutaj podbiec. Mam nadzieję, że żadnego niedźwiedzia tutaj w okolicy nie spotkam, ponieważ no niedźwiedzie jednak stanowią dla nas jeszcze duży problem. Gdzie ta paskuda jest? Tam jest ten zwykły. Tam jest, już biegnie w moją stronę. Także miejmy nadzieję, że nie zapisałam się bez sensu teraz. Dawaj. No. O, Holender, dałam się podpalić. Zginę, prawda? Oj, zdecydowanie. Kurde. Myślałam, że uda mi się dobrze cofnąć, ale jednak cofka nie zadziałała. Mogłam uderzać cały czas do przodu. By nam to pewnie jakoś lepiej poszło. Nie wiem tego. Ale no, musimy pokonać tego ścierwojada, jeżeli chcę tutaj pochodzić. W ogóle ciekawi mnie, czy z niego też będziemy mogli wyjąć jakieś nasiona. Byłoby to na pewno fajne. No tak, byłoby. No kurna, no jakim prawem mnie podpalił? Kurczę, no. Uderzył mnie wcześniej niż ja jego. Ewentualnie możemy spróbować przerwać mu atak. To też nie byłoby wcale głupie. Kurde, no dobija mnie to, że się dałam tak łatwo posiekać. W sumie mamy też jeszcze tereny koło Silbach do wybicia. Nie byliśmy tam jeszcze, a tam było parę wilków, topielców i tych morskich też, i zwykłych. No, ja bym chciała kryta bardzo. I chciałabym, żeby mi gry nie ścinało jednak. O, oh, fuck my life. Ej, jestem bardzo ciekawa, czy jak wskoczę do wody, czy umrę. Nie, woda mnie uratowała. W sumie ma to sens. No, ty już raczej z wody nie wyjdziesz. 700 punktów doświadczenia za ciebie. I mamy z niego nasiona rdestu polnego. Wiecie co, wyjątkowo sobie chyba zużyję miksturki lecznicze. Chociaż nie opłaca się ich za bardzo używać. Ale chociaż jedną możemy się napić. I może jakąś taką zupę większą. Jakieś smażone ryby. Mamy miodu trochę.
I taki szaszłyk może. I kotlet grzybowy. No i dobra. Udało się. No, nie powiem, był dosyć problematyczny. Potem będę musiała sprawdzić, u kogo był do odbioru. Czy u gildii kupieckiej, czy u straży miejskiej. O, Holender. Okej, na szczęście nic mi się nie stało. Dobra, to co? W sumie może też sobie sprawdzę listę tych nasion jeszcze. Bo jak widać, ścierwojady jedzą rdest polny. Praca dla alchemika. Rdestu polnego, ognistej pokrzywy, niebieskiego bzu i rośliny leczniczej. No dobrze. To rozejrzyjmy się jeszcze. Jest ścierwojad i to chyba nie jeden. Okej, to było szybkie. Mamy więcej oczywiście nasion. Okej, dałam się uderzyć bez sensu. No, panie ścierwojadzie. Z ciebie tylko nasiona. No dobrze. Polna jagoda, ognista pokrzywa, zębate ziółko tu jest. Mam nadzieję, że nie pożałuję, że tu wlazłam. W sumie, no, chyba to jest opuszczona w ogóle chatka w lesie. Tak wygląda na opuszczoną. Byleby się nie wpierdzielić w jakiegoś niedźwiedzia. Tu są jakieś pióra. O kur... O, ja pierdzielę. Ała, ale mnie zaraz odgryzą mi dupska. Weszłam właśnie do gniazda preriowych ścierwojadów. Takiego czegoś to się nie spodziewałam. Ale tu jest dużo jajek. Już wiem, gdzie można było przyjść po te jaja dla Bastiana. Właśnie tu. No kurde, mówię, co tutaj tyle piór? No już wiemy, skąd takie pióra. Ja pierdzielę. No dobrze. Okej, cześć, jeszcze jeden. Okej, ale prawda jest taka, że już nie są mi straszne te preriowe. O, ja pierdzielę, niedźwiedź. No tak czułam. Tak czułam, że łażenie tutaj to nie jest dobry pomysł. Zębate ziela. No niech tutaj zostaną sobie. Mi nie są aż tak bardzo potrzebne. Mikstura swobodnego spadania. Dobra, widzę, że tutaj są jakieś rzeczory. Pod wodą. Jeszcze kołczan. No. Chyba to wszystko. No i fajnie. W stronę pana niedźwiedzia to ja wolę jednak nie iść. Okej, ale troszeczkę expa nam wpadło. Zdobyliśmy przynajmniej, można powiedzieć, że trofeum z tego ścierwojada. No dobra, no nie trofeum, ale list gończy mamy zaliczony. O, Holender. Wyjdę? Wyjdę tędy? Nie wyjdę. Ojej, nie ma tak zniszczona kładka, co? Dobra, wyjmijmy sobie kuszę. Mamy farmerów, jakichś zwykłych. Małe krwiopijce, ojejku. Jeszcze się uchowały, nie? Kurczę. Jak widzicie, znowu wyszliśmy w sumie poza miasto. Te zadania dla czeladników od nas tego, można powiedzieć, no wymagają. Ale to jest bardzo dobry fakt. Ciekawi mnie, czy taka mała krwiopijca ma nasiona niebieskiego bzu. To jest pocieszające. To co? Piątka, ziel leczniczy, niebieski bez. Kto by pomyślał, że krwiopijce jedzą niebieski bez, no nie? Bo ja nie. O, jaskinia z kretoszczurami, polne bestie. Przeciwnicy w sam raz dla nas. Ciekawe, co kretoszczury jedzą. Myślałam, że topielce będą jadły niebieski bez. Witam, witam. Witam i
O zdrowie pytam. Nasiona ognistej pokrzywy. Słyszę gdzieś tutaj jakiegoś szczura u góry. Słyszę, a nie widzę, nie? O proszę, jeszcze wilki. Ciekawe, co wy mi dacie. Nie wyleczyłam się, ale miejmy nadzieję, że nic mi się nie stanie. Ała, no... Jezus. Widzicie, co ja temu psu zrobiłam? Biednemu? O, goblinie jagody. O, matko boska! Dobra, z was nic nie ma. O Boże święty. Co ja ci zrobiłam? O Boże, zepsułam właśnie postać wilka. O Boże. Co to za glitch? Jeszcze niczego takiego nigdy na oczy nie widziałam. Mamy też dziki. A jeszcze bym sobie chciała sprawdzić. Dla łuczarza to musimy pomóc tą całą Alice. Dla rzeźnika. Ogólnie 5 sztuk sur... Aha. 10 sztuk mięsa z dzika. To jest bardzo dużo. Cholernie dużo. 10 sztuk. Cholera, trzeba było nie sprzedawać. Jezu, ja widzę, że ten wilk dalej będzie tak robił przez pół lasu, nie? Czy? No nie mamy niestety topora. Niczego tu nie znajdę. Dobra, mamy wil... Mamy trochę dzik... O kurna, tam jest troll. Widzicie go? Bo ja widzę. Dobra, z dzikiem nie ma problemu. Może z dzika drobi podwójna liczba mięsa? Tak, dokładnie. Ogniste ziele. Ogniste ziele? To co, ja zbieram już wszystko? Jeszcze raz. Chociaż nie, dobra. Zapolujemy jeszcze na tego dzika. Dziwny ten las jest. Szkoda, że usmażyłam w sumie całe mięso. Okej, ogniste ziele. Popatrzmy jeszcze raz. Alchemik. A, ognista pokrzywa, a nie ogniste ziele. To jest różnica, czyli potrzebujemy jednak topielcy. Tego trolla bym załatwiła, ale z trollami jest kłopot taki, że one nie są już tak proste jak w podstawowym gotiku 2 czy 1. O, proszę bardzo, to moglibyśmy zjeść. Plus 5 do many dostaliśmy. Przy okazji. Dobra, niech będzie ta zupa. Kurde, no podeszłabym do tego trolla, ale przecież on mnie zmiecie z powierzchni ziemi. No dobra, no. Spróbuję. Witam cię. O Boże, to jest dorosły troll. No. Oczywiście da się walczyć z trollem w zwarciu. Ja się nauczyłam. O kurna, dobra. Umiem walczyć, ale on dosyć szybko atakuje. Także no, przykro mi, ale nie będziemy się z trollem bawić. Chociaż znając, że cię pilnuje, pewnie coś fajnego. Ciężka sprawa, trzeba przyznać. W ogóle się tak zastanawiam, w którą stronę my terenów idziemy aktualnie. Będziemy zaraz szli tą ścieżką jakby na dole, tam gdzie były jeszcze te kretoszczury. Zaraz się tam jeszcze wrócę. I mam taką rozkminę, gdzie my w sumie tuptamy. To jest oczywiście troll. Olbrzymi szczur, no dobrze. Tutaj jest jakiś krąg kamienny? Okej. Okay. Tu są bandyci. Nasiona rośliny leczniczej.
bandyci jak najbardziej. Gdzie oni są na mapie umiejscowieni? Kurczę, nie na tej mapie. Wkurza mnie to, że automatycznie gra nie wykrywa, że jesteśmy w mieście albo poza nim. Bo tak to byłoby prościej. Okej, my się widzę kręcimy, czyli byśmy szli w stronę... Okej, widzę, że mi się znacznik zepsuł. No dobra. Chociaż teraz powinno działać. Będziemy szli w stronę piątki, czyli w stronę kopalni Araxos. Okej, dobra. Niczego tu nie znajdę. No dobrze. Myślałam, że tam jest golem. To co, to może byśmy się tymi bandytami zajęli, nie? W ogóle, co wy robicie? Oni coś kopią. Jeszcze tam jest jaskinia, być może należy do nich. No, będą mi klepać. Masz mistrza? Oh, fuck my life. Chociaż... Może tak bym ich wyklepała, nie? No, z tobą nie powinno być większych problemów. No bo walczysz tak jakoś bez sensu. No. Super. 280 za niego było. Nie mieli przy sobie nic szczególnego. Łopata. No dobrze, a trochę wytrychów nam się zwróci w takim razie. Dobra, na razie się nie będę leczyć. Może mają gdzieś w środku jakieś łóżko. Jakieś te pokrzywy. No widzę, że mieli tutaj obóz. O, tam jest jakieś zejście takie. Powiedziałabym, że poważne. Kilof. Zwłoki. Okej, no nic jakiegoś konkretnego bardzo. Sprawdźmy jeszcze sobie. Tutaj jeszcze chyba zwłoki jakieś były? Nie. Wydawało mi się tylko. Tam biłam te dziki. To co, wejdziemy może do tej jaskini. Tutaj niczego rozumiem, że już nie ma. Doigrałeś się. O matko, ale się wystraszył. O kurna, a się wystraszyłam. Marvin, weź wskakuj do wody. O kurna, stary. Ale się wystraszyłam. Myślałam, że już nie ma tutaj żadnych bandziorów. Doigrałeś się. No to dawaj do wody. Kurna, chciałabym się wyleczyć, nie? Może na szybko? Dobra, niech będzie. Jezu, ale się zesrałam. Matko jedyna, no. Nie spodziewałam się tutaj jakiegoś typa. Cholera jasna. Myślałam, że już wszyscy są wybici. No dawaj. Ale mi zasadził. O cholera. No, dawaj. O fuck. No. No kurna, Marvin. Jeszcze by się zablokował, nie? Bo mógł. Ja pierdolę. No i dlaczego tak? Gdzie się w ogóle zapisałam? Chyba po wyjściu z wody, nie? Chyba tak. No powiem wprost, bandytów się nie spodziewałam. A jak już bym się spodziewała, to się spodziewałam, że bez problemu sobie z nimi dam radę. Znaczy dałabym sobie z nim radę, gdybym postanowiła się bronić na przykład i gdyby mi się postać nie zablokowała, to też. Także spróbujemy jeszcze raz. Doigrałeś. No dawaj. No. Dobra, chrzanie to. Ej, no naprawdę zabił mnie. A ja pierdzielę, no. Chciałem na szybko. Oczywiście nie mam dalej tyle kryta, bo po cholerę mi.
Podejrzewam, że w gildii mogą mnie teraz nauczyć czegoś więcej. Mamy w sumie 19 punktów nauki. No ale kurna, no myślałam, że pójdzie ładnie, pięknie, sprawnie, zajebiście, a tutaj jak zwykle pójdzie tak jak zawsze. Czyli co, w sumie pozbieraliśmy zadania i trochę żeśmy wyszli na zewnątrz. Tak naprawdę. I żeśmy wielkiego dzisiaj nie uczynili tutaj na odcinku. Wiecie co, ja się po pierwsze co zrobię, to się do fulla jednak wyleczę. Przy okazji sprawdzę ilość mięsa, ile mam. Mięso kratoszczura mam dużo. Ścierwojada. Owce mam tylko dwie. A dzik? Surowe mięso cięto stwora. Skąd ja to wzięłam? Nie mam pojęcia. Dobra, niech będą jeszcze jedne. Zrobię jeszcze raz F5 i próbujemy z tym bandytą. Jeszcze chciałabym tą jaskinię na dole sprawdzić. Cholera. Doigrałeś się. No dawaj. No i gdzie mój kryt jest w ogóle? No teraz to już był w ogóle żart. Przepraszam bardzo. Co to było? Co to miało być w ogóle, Marvin? Co to miało być, ja się pytam. Ja pierdzielę, no. Co to miało być? Cholera jasna. Przecież, no, to jest niemożliwe po prostu. Doigrałeś się. Ja, no... No nareszcie, kurna, 300 expa za niego było. Chociaż tyle, że mi się to zwróciło, ale całe HP oczywiście poszło w pizdziet. Boże drogi. Najgorsze jest to, że ja nie wiem skąd oni się tu w ogóle wzięli. Lepiej było tu nie przychodzić. O kurna. No powodzenia. O Boże. O Boże drogi. O matko. O kuźwa. Co ja chcę w ogóle zrobić, nie? Wiecie co, tak czułam, że to będzie jakieś miejsce teleportacyjne. Ale nie myślałam, że tak trudno będzie tutaj jakoś się dostać. Jezu. Weszłam sobie tak na luzie. Wiecie co? Mi się wydaje, że powinniśmy... Kurde, myślę, skąd ja wezmę mięso owcy. Skąd ja mięso owcy znajdę? Będę musiała chyba kupić u jakiegoś rzeźnika mięso owcy, no bo nie ma opcji, że ja mięso owcy gdzieś zdobędę. Po prostu nie ma takiej opcji. Dobra, czyli widzę, że okolica tutaj jest dosyć taka, bym powiedziała, no niebezpieczna mimo wszystko. Troll. Tu bandyci, ale mają miejsce teleportacyjne, no. Dobra, powiem tak. Te kretoszczury bym chciała. Chociaż nie, wiecie co, najlepiej będzie, jak właśnie teraz, po prostu my się wrócimy do Silbach. Boże, nie do Silbach, tylko do Archolos. Jezu, co ja dzisiaj pletę? Ja mam naprawdę jakieś problemy chyba dzisiaj mózgowe. Z pamięcią i tak dalej, nie wiem. Najlepiej będzie, jak my się wrócimy teraz do miejsca, gdzie możemy odebrać nagrodę za przestępcę, że tak powiem. I pójdziemy się gdzieś przekimać.
i rozdamy sobie punkty w gildii. Najlepiej by było, żebyśmy przeszli się do... do gildii. Moment. Pierwsze co, to zrobimy sobie tak. Wykonane listy gończe. Przerośnięty ścierwojad nie żyje. Garros to usłyszy, z pewnością mnie wynagrodzi. A Garros to jest... Okej, runy. Tak, możemy... Aha. Listy gończe. Okej, Garros to jest gildia kupiecka. Okej, czyli akurat jak do niej pójdę, to powinnam upiec jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. W ogóle już będę się też powoli z wami żegnać. Będziemy powoli kończyć ten odcinek. Mam wrażenie, że był taki bardzo mało obfitujący w cokolwiek. Natomiast może mi się tylko to wydaje takie. No dobrze. Był w sztok pijany. Nie pamiętam, gdzie Garros siedzi. Hej. Adelard. Ty mi nic nie powiesz. Nie pamiętam też, kto nas czego uczy, ale chciałabym raczej w jednoręczną się poduczyć. To jest oczywiście Dima, Dokan. Te łuki to mnie nie interesuje. Karamon. Broń jednoręczna. To za 0 sztuk złota. Dobra, to tak, zapiszemy się przede wszystkim. I będziemy próbować coś się nauczyć. Mam teraz punktów 44. Mam 19 punktów nauki. Dobra, Karamon. Chcę potrenować. Broń jednoręczna plus 5. Nieźle ci idzie. Dziękuję bardzo. I plus 5, już nie damy rady chyba. Ale damy radę raz. Jest. Dwa. Jest. Trzy. Jest. I cztery. Okej. Okay. Niech będzie na razie to rozdysponowane w ten sposób. Chociaż nie powiem, miałam sobie zostawić punkty na kowalstwo. 10 punktów. Ale w sumie jesteśmy w stanie na spokojnie sobie to ogarnąć. Czyż Garros? Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Doskonale. To paskudztwo dostatecznie długo sprawiało już problemy. Trzymaj. Oto twoja nagroda. Dziękuję bardzo. Dostaliśmy jeszcze złoto. Mamy 635 sztuk złota. Hey. Zapomniałam w ogóle o tym zadaniu. Ono jest w ogóle w dzienniku. Straż nocna jest. Po zmroku do portu. Najwyżej mi się anuluje, bo ja muszę iść spać. Po prostu. I będziemy, myślę, że dalej szli gdzieś zwiedzać sobie. Ludzie gadają. No dobra. To co, idziemy w Kimę. Do rana. Wydaje mi się, że się nie powinno to zadanie anulować, natomiast najwyżej będzie to nasz później. Będzie trochę mniej expa. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie oczywiście będziemy sobie dalej robić różne rzeczy. Mianowicie, no, będziemy dalej ogarniać zadania dla czeladników. Musimy wyruszyć w las, musimy pozabierać zwierzynę, pozbierać z nich mięso, pozbierać nasiona, czyli czeka nas na pewno polowanie. Mamy też zadanie na miejscu, dwa zadania w mieście do zrobienia, więc też możemy się tym zająć. I mamy jeszcze też dużo zadań pobocznych, typu gorączka złota, ta straż nocna. Zobaczymy. Moi drodzy, trzymajcie się i słyszymy się w kolejnym materiale. Cześć!